Ciekawe ile łapek w górę spod poprzednim odcinkiem. 8 irytujących gier na telefon. Z odcinkiem przy... Ile? 100 000?! What the fuck?! Trzeba szczepić ryja, naprawdę. Jestem Blow i witam was w 10 irytujących grach, ponieważ jeżeli nie wiesz, to udało wam się wbić 100 000 łapek w górę, dziubas. Jak? Powiedz mi, jak to zrobiliście? Jak? No, a jako już obiecałem, coś takiego, 110 000 łapek w górę, jedna dodatkowa gra wkurzająca w kolejnym odcinku. Błagam was, ale nie tak dużo. I mówię to serio, 50 000 będzie tak po prostu mniam. I nie 100 000. No to gramy. I jeszcze zróbmy może ostatni raz ten sam motyw. Co 10 000 łapek w górę pod tym filmem, jedna gra więcej. Także zobaczymy, wydaje mi się, że już więcej, no 11 gier już serio, nie uda się, jeżeli się uda to już kuźwa, nie wiem. Także zobaczymy, ja wam rzucam wyzwanie i boję. Ale dobrze, przejdźmy do tych 10 gier, więc gra... 10. Dosyć śmieszna i dziwna i wkurzająca, ponieważ jest to gra o nazwie Mannequin Challenge. Polega na tym, że poruszamy się tym gościem i po prostu musimy kamerować tych ludzi, którzy tutaj stoją w miejscu. Jeżeli nie wiecie, czy na czym polega Mannequin Challenge, a raczej... nie no, każdy o tym wie. Więc Mannequin Challenge polega na tym, że po prostu leci muzyka i w jednym momencie wszyscy po prostu zastygają i udają, że po prostu są manekinami. Proste, dosyć ciekawie to wygląda z reguły i naprawdę robi wrażenie. No i mój rekord tutaj to jest 20 punktów. Zobaczymy, czy uda mi się pobić ten wynik dziubas. Mam nadzieję, że tak. I tutaj chciałbym bardzo gorąco podziękować Citroxowi, ponieważ bez niego ten odcinek by nie powstał. Naprawdę, znaleźć 10 wkurzających gier jest tak ciężko, ale po prostu Citrox mi pomógł i wow, udało się! Rekord dziubas! Tak, rekord? Tak, to był rekord, więc proszę o gratulacje w komentarzach. Gierka na miejscu 9, Tint Dash. Bardzo prosta gra i co do tych gier to naprawdę dziękuję ci, Citrox. Bardzo ci dziękuję, bo bez ciebie naprawdę by się to nie udało. I powiem wam, że jeżeli wbijecie, nie wiem, te 11 odpukać, jeżeli wbijecie tutaj sobie 11... to jest 111 000 łapek w górę, to ja nie wiem, co ja zrobię. Nie, ale jak obiecuję, to obietnic dotrzymam, więc spokojnie. Ale no, gierka ta akurat jest bardzo prosta. Jesteśmy tym kółkiem i po prostu musimy... To jest bardzo proste. Po prostu musimy sobie tym kółkiem dopasować kolor, na którym jest kółko. I tyle, gierka prosta, ale z czasem się po prostu rozpędza. No i mój wynik, rekord jest tutaj 19 punktów i postaram się go pobić. Troszeczkę mi zajęło to czasu zrobienie takiego wyniku, więc może być trochę ciężko dziubas, ale postaram się to zrobić. Ej, idzie mi naprawdę szampańsko, ludzie. Proszę teraz o epicką muzyczkę. Tak, epicka muzyczka jest tutaj idealna. I teraz, dobra, Karol nie poddaj. Co to było?! Chciałbym również podziękować państwu za wszelakie subskrypcje, które mi podarowujecie. Naprawdę jest to niesamowite dla mnie, więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zapraszam do klikania tego czerwonego magicznego guzika, żeby mój licznik subów miał co kuźwa liczyć. Poproszę o epicką muzyczkę raz jeszcze, ponieważ... Dobra, moi drodzy, chyba musi się udać. Nie ma szans, żeby się teraz nie udało. Uwaga! I... jest! Że zginąłem, ale się udało. Wow, nie wiem ile to robiłem, ale chyba długo. Kurzająca gierka na miejscu 8! Spike Bros. Ale dokładnie tak, Spike Bros jest bardzo fajną i przyjemną gierką. To, że klimatycznie mi się nie podoba, bo jest taka w ciemnych kolorkach i tak dalej, więc jak to lubię, lubię takie zielone, pozytywne kolory. Dobra, nieważne, co z tego, że nie mam internetu. I chodzi o to, że po prostu skaczemy przez te kolce. I tyle, mój rekord tutaj to 16. Tak, wiem, może się wydawać mało, ale postaram się to pobić. I ogólnie, korzystając teraz z czasu, informacja parafialna, a mianowicie teraz miało być 5 dziwnych rzeczy za 5 dolców, ale niestety nie udało się to z tego zrobić, to nie jest to z mojego powodu, tylko z powodu tych osób, o których zamówiłem dziwne usługi za 5 dolarów. Także będzie, mam nadzieję, że już w czwartek ten odcinek, także czekajcie i może wam zaspoileruję tutaj w tym momencie. Coś takiego będzie, no... No, ale nie zdradzając, będzie bardzo dziwnie, a teraz wracamy i bijemy ten rekord. Okej. Dobra, ogólnie oczywiście z czasem robi się po prostu szybciej i szybciej. Teoretycznie trudniej, ale zaraz zobaczymy, czy trudniej. Dobra, szczęśliwa 7. Na 7 nie ma szans, żebym poległ. Najgorszy jest moment, gdy już jest tak blisko i po prostu wtedy trzęsą ci się ręce ze stresu, bo masz takie kurde, żeby tego... No co to jest?! Rekord! Moi państwo, mamy to. Co już? Aha, czyli mogę sobie dalej. No, mogę sobie dalej skakać, ale jestem tak dobry, że po prostu. Karol, nie rozpędzaj się. Tak. Gierka na miejscu 7, czyli Spiral Tower. Moja ulubiona liczba, czyli wydaje mi się, że będzie prosto nam to pobić. W ogóle głupie pytanie Karola. Napiszcie mi w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona liczba. Jestem ciekaw i muszę to wiedzieć, bo piszę o was książkę. Gra jest moim zdaniem, no wydaje mi się, że dosyć nowa i po prostu polega na tym, że jesteśmy... Już nie jesteśmy, ale gra polega na tym, że jesteśmy tym sześciankiem i po prostu musimy sobie wchodzić po schodach tak, żeby nic nas nie zabiło. I sobie lecimy, unikając. Oczywiście, no, różne taktyki są na tą grę. Ja mam po prostu taktykę na zasadzie lecieć jak najszybciej, nie zatrzymując się, ponieważ te schody cały czas spadają i musimy zdążyć, żebyśmy nie spadli, tak? I ogólnie punkty się tutaj liczą po prostu zbitych przeszkodach. O Boże, jak ja to kocham. No, czyli po prostu... Nie wiem, ile mam rekord, bo już zapomniałem. 18. Wydaje mi się, że 18 pobić to jest po prostu taka łatwizna. Będzie tak po prostu... Proszę, powiedz, że jest rekord! In your face, biatch. Przepraszam bardzo za swoje reakcje, ale po prostu tak się zachowuje człowiek, który nareszcie pobije swój rekord. Gierka na miejscu 6. One Wheel, czyli gra polegająca na tym, że mamy po prostu rower z jednym... Jak się nazywa rower z jednym kołem? Gościu, jak rower z jednym kołem? Monocykl. Gra jest bardzo po prostu fajna, a mianowicie musimy balansować na granicy absurdu. O czym ja mówię? Prosta akcja. Musimy po prostu balansować sobie tym monocyklem i dobrze mi idzie. Mój rekord tu jest chyba 4,9, tak, metra. Kurde, nie. O, no i musimy balansować tym monocyklem. No, Karol, delikatnie, po prostu trzeba się wczuć, tak, i o, dobrze, żeby nie upaść, ale żeby przy okazji lecieć do przodu! Tak. Dobrze. 4,7, dobra, nie, to jest w zasięgu moim, że to pobicie tego rekordu. No, Karol! Jest! W tom! Bęk! 5,3 metra, wow, zajebiście, także polecam tą grę, jest naprawdę fantastyczna. Nie, jest słaba, nie polecam. Nie ściągajcie. Jeszcze 5 gier! Gierka 5, mianowicie Square. Gra jest raczej uboga graficznie, ale polega na tym, że jesteśmy tym kwadracikiem i po prostu musimy sobie omijać te przeszkody i przyspieszamy, klikając w ekran. Bardzo mi się, szczerze mówiąc, ta gra spodobała, tak jak wasze subskrypcje, które ciągle napływają i za które bardzo gorąco... Nie, ale... Więc mówiłem, że gra mi się podobała. Mój rekord to jest 68 punktów. Fajnie było wbić nawet 69. Nie, tak serio to pobijmy ten rekord, wydaje mi się, że to jest proste, że różne taktyki są gry w tą, możemy po prostu przyciskać jak debil po prostu palec do ekranu i będziemy lecieć do przodu, ale wydaje mi się, że to może być na dalszą, może to jednak jest, dobra, miałem powiedzieć, że na dalszą metę może być to raczej nieprzemyślana taktyka i mogę zginąć, ale jednak pomogło, więc polecam. Okej, 30. W ogóle chyba dzisiejszy odcinek będzie bardzo szczęśliwym odcinkiem, ponieważ bardzo dużo rekordów pobiłem, z czego się niezmiernie cieszę. Dobra, już blisko, już bardzo blisko, chyba, dobra, już mam rekord, okej. Jak ja chyba jestem mistrzem tej gry. Nie mówię nic. No także 82 punkty, nie wiem w którym momencie mi kamera wyłączyła nagrywanie, ale udało się. Gra na miejscu 4. Ball King. Teraz czujemy się po prostu w mistrzów, królów koszykówki. Yeah! Dobra, nie wiem jak się udało, ale teraz się skupmy. I mój rekord tutaj jest 7, więc fajnie byłoby... Uuu, dobrze mi idzie. Tą grę trzeba po prostu wyczuć. Pewno trafię, jestem... Nie, mogę się założyć o 10 zł, uwaga. To ile kasy wam już wiszę? Teraz oddychę się, mogę za... Ile już wam wiszę? Teraz musicie udało się. 2. Brawo. 3. Brawo. Ile ja już razy brawo powiedziałem? 4. No, wsko! Znowu? Nie, ostatnia gra, naprawdę już nie mam... Nie. Gra na miejscu trzecim, czyli High Risers. Gierka, która naprawdę jest mega przyjemna. Strasznie mi się podoba, a mianowicie sterujemy tym panem, czyli Johnem i po prostu musimy skakać z piętra na piętro i im wyżej jesteśmy, tym lepiej. Logiczne. Mój rekord tutaj to 123 punkty i postaram się go pobić, ale gierka jest naprawdę mega przyjemna. Tak, sam sobie się dziwię, co mówię, że gra jest wkurzająca, ale jednocześnie przyjemna, ale naprawdę, no nie wiem, fajnie się w to gra, tak nie wiem, jest taki fajny klibacik, więc polecam gorąco i nie zapłacili mi. Przepraszam bardzo Państwa, ale po prostu tutaj trzeba się skupić, ponieważ już jest 60 wynik, a jako już jest 60 wynik, to nie ma co po prostu sobie żartować i nie ma co sobie żartów stroić, ponieważ jest bardzo dobrze. Okej, dobra, 68. Ogólnie no różne taktyki są tutaj gry, mógłbym to szybciej robić, ale wolę się po prostu postarać i przeżyć niż po prostu... Chociaż... No różnie można grać, ja wolę się po prostu skupić i wczuć i tyle. Okej, setny pokój, więc dziobas, już niedługo. Dobra, tutaj się już robi hardcore. Maleńka. No nie! Jest rekord? Okej, jest rekord, więc bardzo fajna gra, polecam. I gra na miejscu drugim, stara, ale jara. Paper Toast. Gra polegając, no pewnie dużo osób z was, nie wiem czy dużo, ale pewnie ktoś z was ją kojarzy, a mianowicie gierka polegająca na tym, że po prostu wyrzucamy kulki papieru do kosza i tutaj mamy pokazane na tym koszu, jak jest prędkość wiatru i musimy dostosować po prostu swój rzut do tej prędkości. Tak, wiem, to jest dziwny temat, nie wiem kto to wymyślił, ale ogólnie gierka jest naprawdę... fajniutka, także polecam gorąco. Jedyne co powiem wam o tej grze to to, że trzeba wyczuć ją, jeżeli już ją wyczujecie, to naprawdę będzie wam szło po prostu idealnie. Jeżeli już wyczujecie grę, to będzie wam po prostu szło idealnie. Właśnie tak. No i... Ja nie będę rzucał telefonem, tak mi się wydaje, chyba że po prostu będę przy 20 punktach i skuszę, to wtedy naprawdę no nie ręczę za siebie i telefon może polecieć przed siebie, czyli przez okno, a tego bym naprawdę nie chciał, dlatego kibicujcie mi z całych sił, żeby mi... I gra na miejscu pierwszym! A mianowicie Five Fingers... Furia, po prostu gra jest super. Polega na tym, że mamy rękę i po prostu pomiędzy te palce oczywiście staramy się nie wbić noża i po prostu musimy klikać tam, gdzie mamy to żółte pole. Ja jestem na 30 rundzie, czyli no trochę już daleko. No i postaram się pobić ten rekord, czyli muszę 30 razy uderzyć. No i uderzamy w te żółte pola, a czerwone po prostu mamy taki celownik jakby i mamy zaznaczone, gdzie I od razu mówię, że to nie jest tak prosta gra, jak wam się wydaje, bo wiem, że wam się wydaje, że o Blowek, kurde, to jest prosta gra, naprawdę to jest prosta gra. Może to jest... Ej, nie, to nie jest prosta gra. Więc teraz się skupiam i pobijam ten rekord i wszyscy są szczęśliwi. Dziubas! Poproszę o dużo gratulacji w komentarzu. Ja wam natomiast bardzo gorąco dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. No dobra, przyznaję się, jeszcze nie do końca ogarniam tego cacuszka, które mnie cały czas nagrywa. Także przepraszam, że w niektórych momentach nie widzieliście mojej brzydkiej mordy, ale to może dobrze. Także jeżeli odcinek wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę. 110 tysięcy łapek w górę. Jedna dodatkowa gra wkurzająca w kolejnym odcinku. Zapraszam was też do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I widzimy się w kolejnym odcinku. No i mam nadzieję, że nie będziesz na mnie bardzo zły, że jeszcze nie ogarniam tego aparatu, ale nauczę się i będzie fajnie. Zobaczysz, no. Także dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, bio!